Jaskinię Postojna w Słowenii z pewnością zaliczyć można do cudów świata. Na przestrzeni wielu tysięcy lat to sama natura ukształtowała przeróżne formy skalne, niezwykłe rzeźby, piękne nacieki, stalaktyty, stalagmity, kurtyny skalne. Jaskinia jest dziełem rzeki Piwki, której koryto posłużyło do wytyczenia szlaku turystycznego wynoszącego około 5,5 km. Zdecydowana większość tej trasy pokonywana jest kolejką turystyczną. Do przejścia pozostaje zatem nieco ponad 1,5 km. Wizytę w jaskini Postojna rozpoczynamy od stacji kolejowej. Pociąg najpierw mija tunel stworzony przez człowieka ponad 40 lat temu. Pierwszy naturalny tunel jest czarny od sadzy po wybuchu paliwa gromadzonego przez Niemców w czasie II wojny światowej. Zostało ono wysadzone przez słoweńskich partyzantów. Jako pierwszą mijamy bogato zdobioną stalaktytami i stalagmitami gotycką salę. Następnie podziwiamy salę kongresową, zwaną także balową, gdzie od ponad 180 lat odbywają się bale i różne interesujące wydarzenia artystyczne i kulturalne. Po drodze podziwiamy rzeźby stworzone przez naturę i wjeżdżamy dalej w głąb jaskini do wnętrza Wielkiej Góry. Dalszą część trasy przemierzamy pieszo szlakiem wiodącym przez tak zwaną Kalwarię. Powstała ona wskutek zawalenia się sufitu. W efekcie u góry widać malutkie stalaktyty, które liczą dopiero kilka tysięcy lat. Spacer odbywa się pomiędzy wielkimi, liczącymi po kilka metrów wysokości stalagmitami, które rosną już od ponad 500 000 lat. Stalagmity wyglądają niczym ogromne polane lukrem kolumny. Z sufitu oprócz stalaktytów zwisają przepiękne firanki, a na ścianach widać naciekowe wodospady. Najczęściej występujące kolory jaskini to pomarańczowy i czerwony, ale także czarny i biały. Kolory zawsze zależą od minerałów, które wypłukuje woda przepływając przez skały. Glina i żelazo nadają naciekom pomarańczowy i czerwony kolor, mangan, węgiel i ciemne osady czarny.
Biały kolor jaskinia zawdzięcza czystemu kalcytowi, w którym nie ma domieszek innych pierwiastków. Przechodzimy rosyjskim mostem i podziwiamy formację w tak zwanej sali pięknej, by w końcu dotrzeć do brylantowego przejścia. To tutaj znajduje się najsłynniejszy stalagmit zwany brylantem, który jest symbolem jaskini Postojna. Ten mierzący 5 metrów stalagmit jest jedynym tak białym naciekiem, dookoła wszystkie inne są w szaro-brązowym kolorze. Przy końcu naszej wędrówki docieramy do basenu z tak zwanymi ludzkimi rybami. Tak nazywany jest odmieniec jaskiniowy, gatunek występujący jedynie na obszarze gór dynarskich wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Z pewnością nie jest to zwykła jaszczurka. Pigmenty w skórze tego zwierzęcia nadają mu kolor skóry białego człowieka. Jest to jedyny rodzaj płaza w Europie, który żyje wyłącznie w jaskiniach, przez co jest zupełnie ślepy. Jego oczy umiejscowione są z tyłu głowy, ale pokrywa je warstwa skóry. Całe swoje życie spędza w całkowitej ciemności. I choć jest niewielkich rozmiarów, mierzy bowiem około 20-30 cm długości i waży około 20 deko, to potrafi dożyć sędziwego wieku 60 lat. A podejrzewa się nawet, że niektóre egzemplarze żyją tradycyjne 100 lat. Jest gatunkiem niezwykle rzadkim. Na kilkanaście tysięcy jaskiń w górach dynarskich odnotowano zaledwie kilkaset egzemplarzy. Ten niezwykły odmieniec znajduje się od 1982 roku na liście gatunków zagrożonych. Pełni wrażeń docieramy na stację kolejową. Wsiadamy do pociągu i wracamy tunelami na powierzchnię. Nasza fascynująca podróż dobiegła końca. Jaskinia Postojna robi naprawdę imponujące wrażenie. Ogrom komnat, niezliczona ilość przepięknych form naciekowych, feria rozmaitych barw jest wręcz porażająca. Podziwiamy dzieła ludzkich rąk, fakt, bywają niezwykłe, ale po odwiedzeniu jaskini Postojna śmiało możemy powiedzieć, że prawdziwe arcydzieła tworzy Matka Natura.